spojrzenie wiary. Właściwe ewangeliczne odniesienie się do Pana Boga i drugiego człowieka będzie się brało tylko wtedy, kiedy człowiekowi będzie towarzyszyć takie poznanie sytuacji, takie rozeznanie, które nazwiemy spojrzeniem wiary. To spojrzenie wiary bierze się z prawdy, która jest jedna, niezmienna i ostateczna. Prawda jest widzeniem rzeczywistości niezafałszowanym. Ona jest absolutna. Nie podlega kategoriom zmienności. Jest światłem do orientacji życiowej i podejmowania decyzji. Więc wszystkie te spojrzenia wiary i decyzje z tego wynikające łączą z Bogiem. Świat bowiem jest królestwem mnóstwa przekonań, poglądów, idei, grających rolę prawdy, a prawdą nie będących. Świat jest pełen treści zajmujących rolę kierowniczą, ale są one fałszywe, nie dają prawdy zbawczej i nie dają rozwiązań trwałych, zbawczych. Dopiero spojrzenie wiary na świat, czyli logika Boga, jest realizmem życiowym. Czyli na wszystko trzeba patrzeć z perspektywy Pana Boga. To jest udział w prawdzie, no i tej sytości spełnienia. Treści o chwilowej uldze w odbiorze, znieczulające ból istnienia, które nie biorą się z prawdy, są zakłamaniem. Prawda bowiem aby spełniła postulat prawdy, czyli treść wypowiedziana, aby spełniła postulat prawdy, musi być ostateczna, niezmienna, pełna i musi być odbiciem mądrości Boga. Jeżeli tego nie ma, to prawda nie występuje. Spojrzenie wiary jest więc uczestnictwem w prawdzie i mądrości Boga.
Spojrzenie wiary, czyli widzenie tak jak Bóg. Otóż to widzenie stawia w sytuacji rozeznania ostatecznego. Daje to wolność od iluzji. Daje celowe, bezbłędne zaangażowanie. Daje sąd sprawiedliwy i rozeznanie bez błędu. Na przykład spojrzenie na człowieka przez wielu spoglądających może rodzić różne skojarzenia, sądy, różne interpretacje. Jeżeli człowiek, patrząc na człowieka, zinterpretuje go logiką wiary, czyli spojrzeniem wiary, to na kogokolwiek patrząc, powie, że ten człowiek jest stworzeniem Boga. Jest własnością Boga. Ma godność dziecka Bożego. Tu jest to duchowe widzenie drugiej istoty ludzkiej, które jest prawdziwe. Bo to spojrzenie sięga do istoty przenikającej tego drugiego człowieka, kiedy się patrzy na niego i się widzi prawdę ostateczną o tym człowieku, że on istnieje z woli Bożej, z miłości Bożej, że Pan Bóg go kocha, stworzył go dla świętości. Ktokolwiek to jest, nędzarz czy król. Otóż takie spojrzenie na człowieka jest to spojrzenie wiary. Ale jakie może być inne spojrzenie na człowieka, jeżeli to nie jest spojrzenie wiary? Można na człowieka popatrzeć z punktu widzenia jego atrakcyjności doczesnej. A więc, że ktoś jest na przykład przydatny do pracy, można go nająć. Albo jest nieatrakcyjny, można nim wzgardzić. Albo można chcieć go zawłaszczyć. Albo wykorzystać. Albo wręcz użyć. Albo zniszczyć. Bo będzie to spojrzenie nie wiary, tylko spojrzenie na przykład pożądliwe. Albo spojrzenie wyniosłe z powodu pychy. Człowiek wyniosły wzgardzi drugim. Inny może popatrzeć na drugiego człowieka z punktu widzenia własnego grzechu głównego. By tego człowieka użyć dla własnego zaspokojenia jakiegoś. Na przykład wszystkie panie, które nie noszą się skromnie w przyodzieniu, narażają się na to, że panowie nie będą na nie spoglądać okiem wiary, tylko okiem pożądliwości. Bo człowiek wyrobiony duchowo zawsze będzie mieć spojrzenie wiary. Bez względu na to, czym jest prowokowany.
czyli interpretacja wszystkiego z punktu widzenia Pana Boga, daje człowiekowi prawdę i narzędzie do właściwego odniesienia się do sytuacji i człowieka. Spojrzenie wiary daje oderwanie od opinii światowych, obiegowych, czyni człowieka niezależnym, odważnym, osadzonym bezpiecznie w decyzji, to wszystko są owoce spojrzenia wiary. A dalej. Kończy zamęt i niemożność rozeznania, daje jednoznaczność. No ale spojrzenie wiary odrywa też od zrozumienia przez świat i od akceptacji świata. Bo spojrzenie wiary nie jest modne, ani nie jest medialne. Każdy może wybrać. Albo będzie wierzył w Boga, Stworzyciela, albo w świat stworzony. Jednakże spojrzenie wiary nie musi być nośnikiem łaski nawrócenia. Bo można mieć spojrzenie wiary i pozostać zatwardziałym, na przykład w postawie rezygnacji, buntu, oporu. Można mieć wiedzę teologiczną, magistrem teologii można być, znam takiego, nie być parę lat u spowiedzi. Można być przeciwnikiem prawdy z wyboru przez pychę i wyniosłość. Jednakże spojrzenie wiary chroni od bezsensownych zaangażowań. Przynosi wolność i wyzwolenie. Prowokuje do tego. Dlatego, że trudno nie pójść za światłem. Trudno zbyt długo opierać się prawdzie. Spojrzenie wiary, czyli logika Boga, jest to realizm życia Bożego, czyli jedynego życia. Życie poza tą logiką Boga jest życiem pozorowanym. Jest to życie na niby. Na niby. Dzieci bawią się w piaskownicy. Ale jak dorośli bawią się poza piaskownicą i żyją na niby, to oni są poza logiką wiary. Oni mają żałosną zabawę. Życie poza logiką Pana Boga jest próżne, daje smutek, frustrację i niespełnienie. Wszystko już jest, i jeszcze czegoś brakuje. W Hollywood bardzo dobrze o tym wiedzą. I w innych środowiskach, gdzie wszystko już jest, jeszcze czegoś brakuje. Bo tam nie ma spojrzenia wiary. Przy spojrzeniu wiary wystarczy poprzestać na tym, co dane z opatrzności, i tego nie będzie za mało, ani za dużo.
więc spojrzenie wiary to wybór Boga przez solidarność z Nim. Tej optyce podlega każda sytuacja i fakt. Można być poza logiką Boga, ale jest to życie poza wiarą, poza spojrzeniem wiary. Logika Boga to szkoła wiary. A wiara to współzaangażowanie z Panem Bogiem w Jego miłowaniu. Brak spojrzenia wiary człowieka daje człowiekowi fałszywą akceptację siebie. Również może być i od ludzi taka akceptacja. I z tego rodzi się pogarda, pożądliwość. Nieznajomość sprawy. I różne gesty, które są rezultatem spojrzenia człowieka świata, czy złego ducha, które nie zawierają w sobie miłości Pana Boga i prawdy Jego. Tylko spojrzenie wiary daje prawdę o człowieku i o jego sytuacji. To spojrzenie wiary jest mądrością. W sprawach życiowych, ostatecznych, człowiekowi jest potrzebne spojrzenie wiary. Jeżeli w naszej ojczyźnie będzie wielu ludzi spojrzenia wiary, to będziemy uratowani. A katastrofa prezydencka jest nam dana po to, byśmy nabrali spojrzenia wiary na tę katastrofę i na sytuację w Polsce. Jak jest spojrzenie wiary, to jest mniej błędów w wychowywaniu dzieci. Jak jest spojrzenie wiary, to młodzi ludzie popełnią mniej szaleństw w życiu swoim. Będzie mniej niewłaściwych zaangażowań. Bo gdzie nie ma spojrzenia wiary, tam jest poryw zmysłów, oczekiwań, ambicji i innych aktywności ziemskich, w których człowiek korzysta z darów Bożych, ale nie z mądrości Bożej i nie z prawdy Bożej. Szkoła wiary to jest właściwie szkoła spojrzenia wiarą na wszystko. I po to się tu spotykamy, by się uczyć spojrzenia wiary, logiki wiary. I patrz, jaki szok. Ta logika wiary to jest coś tak niebywałego, że tego można długo nie rozumieć, długo się na to nie zgadzać, bo my nie żyjemy w kulturze logiki wiary, tylko my żyjemy w kulturze ekonomii na przykład jakiejś. A brakuje nam spojrzenia z punktu widzenia ekonomii uświęcenia, zbawienia. Taką ekonomią, czyli myślenie, jak się tu zbawić i innym pomóc do zbawienia, to taką ekonomią mało się ludzie posługują. Dlatego trzeba patrzeć na to, co Pan Bóg robi. By wiedzieć, co Pan Bóg robi, co Pan Bóg mówi. Czyli trzeba przeniknąć koniunkturalność sytuacji bieżącej, by zobaczyć ostateczny zamysł Boży tego wszystkiego, czego doświadczamy.